że jesteśmy na tyle mocni, na tyle zwarci, na tyle gotowi do poświęceń jako Polacy, żeby odnieść sukces sportowy, że ten medal wydaje się najważniejszy. Ale kiedy potencjalny medal. Oczywiście cały czas marzymy o tym, żeby stało się to faktem, stało się to ciałem. Pjongczang. Witam Bańka, minister sportu, który wręczy najlepszej reprezentacji, najlepszej drużynie. Właśnie wspominają o tym, oni podkreślają wszyscy. Stefan Kulak, Kamil Stok, dwaj przyjaciele, Maciej od tyłu i z prawej strony. Minister Szyry, sam był sportowcem w posadce na mistrzostwach świata, biegał w sztafecie. Teraz to była medal mistrzostw świata. Rozumiałeś wtedy, jak ważny jest wysiłek i cel, który jednoczy ludzi. Ale ta czwórka wykonała ciężką pracę, na którą złożyło się wiele osób. Cały sztab to przecież trenerzy Stefan Horngacher, Grzegorz Sobczyk, Zbyszek Klimowski, którzy ciężko pracują. To przecież serwismeni Maciej Kreczmer, Kacper Skrobot, którzy przygotowują narty. To badanie, mierzenie temperatury, śniegu, patrzenie, jakie smary dobrać, jak to wszystko przygotować, by te narty jechały na rozbiegu. To przecież Łukasz Gębala, fizjoterapeuta. No można by tak wymieniać, to przecież Michał Doleziarski. Doktor Winiarski, to przecież Matthias, no, odpowiedzialny za sprzęt. Probinger. Tak, Probinger, odpowiedzialny za... Fizjolog Pernicz, Austria, który koordynuje całą pracę Stefana Kronkachera i współpracują fantastycznymi rezultatami. I wszystkim należą się największe gratulacje za te piękne momenty i te wspaniałe chwile, które teraz przeżywamy. A to przecież wczoraj... Zwycięstwo Kamila w kwalifikacjach, dzisiaj fenomenalna wiktoria, wspaniały triumf biało-czerwonych w drużynie, a jutro rywalizacja indywidualna. Równie smacznym podtekstem, po pierwsze walka o piąte, zwycięstwo Kamila Stocha, żeby wyrównać rekord Schwierenzauera, a ponadto ważne, bowiem tak to było w roku Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2004, że dwaj stojący na podium, zwycięzca Bardal i drugi Peter Preł, stanęli także na podium Igrzysk Olimpijskich za chwilę. A wtedy pamiętamy ostatnie zawody w Willingen. Dwukrotnie wygrał Kamil Stoch i dwukrotnie został mistrzem olimpijskim, czyli to już teraz nie ma przypadku. Tutaj forma, którą prezentują, to jest najwyższej próby i najwyższej jakości. A tym bardziej, że obiekty w Pjongczangu i skocznia duża, i skocznia normalna są to skocznie, które odpowiadają naszym reprezentantom. Wiadomo, warto przypomnieć Maciejko zwycięstwo podczas próby przedolimpijskiej na normalnej skoczni w Pjongczangu. Trzecie miejsce Kamila na dużym obiekcie. Później zwycięstwa w Sapporo. Wszystko to pięknie się zaczęło. Teraz ten cudowny moment. Mazurek Dąbrowskiego. Próba, a potem już wszystkie reprezentacje zapakują się do samego.
się w kierunku Pjongczang.